Cześć wszystkim, tu Ignacy z Japonii. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o upadku japońskiego systemu emerytalnego. W Japonii też jest system emerytalny. Nie znam się na polskim systemie, ale podejrzewam, że oba systemy mniej więcej tak samo wyglądają. W Japonii obowiązkowo musimy płacić pieniądze, żeby potem dostać emeryturę. Pełnoletność w Japonii jest od 20 roku życia. Jak Japończycy skończą 20 rok życia, to muszą zacząć płacić. Jeśli ktoś jeszcze studiuje, to może powiedzieć, że zacznie płacić dopiero po studiach, ale to jest teoretycznie obowiązkowe. I obecnie w Japonii emerytura jest od 65 roku życia i wtedy, dopiero wtedy, możemy dostawać pieniądze. Ale ten system praktycznie już nie działa, bo społeczeństwo się starzeje. Teraz starsi ludzie w Japonii, którzy też płacili kiedyś za emeryturę, dostają pieniądze i właśnie dostają więcej niż płacili. Są różne wyniki obliczenia, ale ogólnie się mówi, że jeśli ktoś się urodził w 1940 roku, to zyskuje 30 milionów jenów, czyli to jest milion złotych. Ale jeśli ktoś się urodził w 1960 roku, to już nie zyskuje, raczej trochę traci. A ja jestem z 1996 roku i mówi się, że to pokolenie, moje pokolenie, traci 20 milionów jenów, czyli to jest mniej więcej 700 tysięcy złotych. I 20 milionów jenów to 5 razy więcej niż przeciętne wynagrodzenia roczne Japończyków. Więc powiedzmy, że przez to, że jesteśmy w systemie emerytalnym w Japonii, pracujemy 5 lat za darmo. A jeśli ktoś się urodzi w 2010 roku, to traci już 30 milionów jenów, czyli mniej więcej milion złotych. To jest straszne, bo nie ma ucieczki. Po prostu skoro jesteśmy Japończykami, to musimy płacić, mimo że wiemy, że tracimy. Chyba jedyny sposób jest przeprowadzką za granicę, ale dla większości Japończyków to nie jest coś wykonalnego. I to się dzieje dlatego, że kiedyś emerytów było mniej niż osoby pracujące, a teraz jest odwrotnie. Mówi się, że obecnie w Japonii dwie osoby pracują dla jednego emeryta, a kiedyś to było tak, że 8 osób było na jednego emeryta. I jeszcze się szacuje, że w przyszłości jedna osoba będzie pracować dla dwóch emerytów. Więc naprawdę już nie ma przyszłości dla systemu emerytalnego w Japonii, niestety. I jeszcze ostatnio w Japonii głośno się zrobiło, bo jeden minister powiedział, żeby każdy odłożył 20 milionów jenów na starość. I teraz Japończycy są źli za to, bo to znaczy, że sam rząd przyznaje, że nastał upadek systemu emerytalnego. Sam rząd mówi, żebyśmy nie liczyli na emeryturę, za którą płacimy. To jest okrutne. Ale skoro społeczeństwo się starzeje w szybkim tempie, to nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia, bo skąd można brać pieniądze? W Japonii osoby powyżej 65 lat uważamy za osoby starsze. I obecnie osoby starsze stanowią aż 30% całego społeczeństwa. I według symulacji, w 2040 roku to będzie prawie 40%. Więc to jest naprawdę poważny problem dla Japonii i tak się dzieje w większości państw rozwiniętych. I w przypadku Japonii wyraźnie to jest za późno. W sensie będziemy jeszcze pewnie kombinować jakoś, ale i tak jest za późno. Nawet teraz, w 2019 roku, osoby starsze czasem bankrutują. To jest prawda. A w przyszłości jeszcze będzie gorzej. Więc my jakoś musimy wymyślić sposób na przetrwanie starości, ale szczerze mówiąc, nie wiem jak. I to jest jeden z głównych powodów, dla którego Japończycy nie widzą zbyt dobrej przyszłości swojego kraju. To jest ciężka sprawa i dzisiaj o niej opowiedziałem Wam, ale tak szczerze nie widzę rozwiązania. I mam nadzieję, że Polska nie spotka tej sytuacji. Cześć!